Oerlikon Balcers dostarcza dla swoich klientów zaawansowane technologie powierzchni stosowane m.in. w przetwórstwie tworzyw sztucznych, pozwalające na wydłużenie trwałości, wydajności, zwiększeniu jakości produkowanych wyrobów, a także obniżeniu kosztów wytwarzania. Na targach PlasPol 2018 promujemy przede wszystkim rozwiązanie Baliterm Primeform. Jest to powłoka pozwalająca na zwiększenie trwałości formy wtryskowej. Stosowana jest przede wszystkim na wypolerowane gniazda formujące. Dzięki niej klient unika zarysowań na gnieździe formującym. Trwałość takiego narzędzia jest dużo wyższa. Innym rozwiązaniem, które oferujemy, jest powłoka Balinice, przeciwzatarciowa powłoka stosowana na suwliwe elementy w formach wtryskowych. Dzięki tej powłoce elementy takie jak suwaki, rdzenie, wypychacze mogą pracować na sucho, bez smarowania. Dzięki temu forma pracuje dużo dłużej. Wyroby są o wyższej jakości niż te, które są produkowane bez tej powłoki. Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych, formy wtryskowe, jest to dla nas segment rynku, w którym postrzegamy największe możliwości rozwoju i możliwości zastosowania powłok. Firma Oerlikon Balcers w Polsce funkcjonuje od 15 lat. Jesteśmy zlokalizowani w Polkowicach, Trzewie i Kędzierzynie Koźlu. Mamy w tej chwili 13 urządzeń umożliwiających wykonywanie różnych powłok na różnych narzędziach. Zatrudniamy ponad 100 osób, pracujemy w ruchu ciągłym, w systemie trzyzmianowym.